Witam Was serdecznie. Nowy 2021. Nagrywam wideo, stoi na dachu mojego samochodu. Znaczy telefon stoi na dachu mojego samochodu. Przepraszam, z góry nie będzie taki studyjny dźwięk jak zawsze, no ale warunki, że tak powiem, są polowe. Najlepszego. Nie kładziemy się spać. Kto będzie tam spał? Za stary jestem na to, żeby stać. Natomiast wybieram się na ryby. Mam nadzieję, że złapię w przeręblu coś dłuższego niż 3 cm. Natomiast ponieważ nie jest to vlog o wędkarstwie i na pewno nigdy nie będzie, więc przechodzimy do boksu. Parę takich rzeczy. Na zakończenie typ mega walki już za kilkadziesiąt godzin, czyli Campbell kontra Garcia. Kto, co i dlaczego, jakie ryzyko. Natomiast parę takich rzeczy związanych z tym, co dopiero w tym, który roku, który dopiero się rozpoczął parę godzin temu, będziemy dyskutować, czyli na przykład Stowarzyszenie Dziennikarzy Piszących o Boksie, to jest bardzo ważna nagroda, parę takich typów dla nich wrzucam tutaj do zobaczenia, dla tych, którzy będą nie tylko mnie słuchali, ale chcieli od czasu do czasu rzucić okiem, wrzucam tutaj pełen zestaw wszystkiego, co podobno było najlepsze w 2020 roku. Większość tych nazwisk, które tutaj są na przykład na liście najlepszych pięściarzy świata, zgadzam się, 2020 roku oczywiście jestem jak najbardziej ja. Dosyć zaskakujące miejsce wśród tych najlepszych, no bo jeśli obok Lopeza, jeśli obok Tysona Fury wymieniany jest Joe Smith Jr., no to możemy w tym momencie zapytać, co on tutaj robi. Natomiast wydaje mi się, że koledzy zwrócili na to uwagę, że wszystko, co przeszedł w swoim życiu, normalnym życiu człowieka, który ma zakład wycinania drzew, gdzieś tam z tyłu słyszę, że ktoś wycina, może to Joe Smith, ale on raczej na wschodnim wybrzeżu, a nie tutaj w lasach Wisconsin działa. Także no, takie troszeczkę na wyrost, parę takich różnych innych, chciałem powiedzieć podziałów, parę takich innych zestawień na najlepszego w 2020 roku. Dla mnie na pewno najlepszym menadżerem 2020 roku Kit Connelly. Ta nagroda ma prawie w kieszeni. Oby tak się stało, to 21 stycznia będzie ogłoszona ta nagroda. Menadżer Kit Connelly to człowiek, który dba między innymi o Adama Kownackiego. Natomiast konkurencja dosyć duża, jak również jeśli chodzi o najlepszych trenerów, tutaj się zastanawiam, bo taka automatyczna myśl jest, no musi dostać to Eddie Reynoso, czyli trener między innymi Canelo Alvareza, z automatu musi ją dostać. Natomiast jak się zastanowimy, jaką robotę zrobił Sugar Hill, bardzo krótko trenując Tysona Fury, no to dla mnie jest bardzo, bardzo poważny kandydat do tego, że w 2020 roku właśnie Sugar Hill, przemiły człowiek, jeden z tych trenerów, z którymi naprawdę przyjemnie się rozmawia przed, po, którzy nie traktują dziennikarzy jako zło konieczne. Wielokrotnie miałem z nim okazję rozmawiać. Pamiętamy, przecież trenował Stevensona. Przemiły człowiek. Naprawdę, jeśli komuś kibicuje, nie to, że na przykład Robert Garcia, również fenomenalne sukcesy, również na tej liście nie jest przemiły, natomiast drugiego takiego jak Sugar Hill nie znam. Czyli mój głos w tą stronę. Daję za wszystko, co zrobili w tak krótkim czasie z Tysonem Fury i sposób, w jaki rozpracowali do maksa wszystko, co miał do zaproponowania tego wieczoru w drugiej walce. Deontay Wilder, trener roku dla mnie, okazało się, że niewiele miał do zaoferowania, fenomenalnie przygotowany. Póki nie zamarznie. Nie zamarznie. Pomyślałem, póki nie zamarznie, ale nie zamarznie. Psy szczekają. No i dobrze, ale nie przejmujemy się psami, tylko robimy swoje. Wasyl Łomaczenko. Dlaczego mówię o Wasylu Łomaczenko w 2021 roku? Mówię o Wasylu Łomaczenko w 2021 roku, dlatego że po całej serii głupawych wywiadów oskarżających między innymi sędziów o to, że są przekupieni, myślę oczywiście o jego walce z Lopezem, zaczął się mocno wycofywać jeszcze parę dni temu,
2020, to już dzisiaj zapominamy, mówiąc, że nie chodziło mu o to, że są przekupieni, tylko że od razu byli negatywnie na niego nastawieni i niejako sugerował, siadając do sędziowania tej walki, ja już byłem na pozycji przegranej. To też są głupoty takie, trochę Wasyla, nie wiem po co to mówił, natomiast również w ostatnim dniu nowego roku udzielał wywiadów, starego roku, który mi się bardzo spodobał, powiedział, że chciałby bardzo walczyć z Gervontą Davisem. I to jest walka parę vlogów temu, parę miesięcy temu mówiłem, wszyscy mówią o pojedynku Lopez kontra Wasyl Łomaczenko jako rewanż. Wszyscy mówią Lopez kontra Davis, natomiast ja bym chciał zobaczyć pure siłę, czystą siłę. No, umiejętności też oczywiście ma, no ale techniczne umiejętności Wasyla Łomaczenki i techniczne umiejętności Gervonty Davisa to dwie zupełnie różne rzeczy. To bym zdecydowanie chciał zobaczyć. Jeśli by do czegoś takiego doszło, to ja jestem w 100% za. Jedna z tych walk. Brutalna siła, szybkość kontra głowa Wasyla Łomaczenki i wszystko, co potrafi. Na pewno też chętnie byście zobaczyli. No to dobra, no to teraz mamy już tych parę rzeczy, które się zdarzyły. Natomiast Luke Campbell, Cool Hand Luke kontra Garcia, woda i ogień, czy lód i ogień, z jakimś lodem możemy rzucić. Zestawienie, które powoduje dwojakie komentarze, to jest Stanach Zjednoczonych. Jedna część komentarzy to jest, stracił Canelo, stawia wszystko na jednego gościa, na jedną kartę Oscar de la Hoya, wystawiając niedoświadczonego, bardzo popularnego, ale nigdy nie mającego rywala, chociażby w przybliżeniu takiego, jakim jest Campbell. Przypomnę, złoty medalista olimpijski, przegrał tylko dwie walki w swoim życiu z Linaresem i z Łomaczenko. Bardzo ułożony pięściarz, więc Garcia kontra właśnie Campbell, to jest z punktu widzenia tych dziennikarzy, którzy nie lubią tej walki, jest to taki no, okrzyk rozpaczy Oscara de la Hoya, który chce tą swoją główną kartę przetargową, bo lepszego pięściarza on w tej chwili nie ma. Taka jest prawda, jeśli chodzi o marketing i wszystko inne i ewentualnie to, co będzie w przyszłości, nie ma lepszego w tej chwili Oscar de la Hoya i jego promotion niż Ryan Garcia. Czyli uważają, że to jest błąd. Mówiąc w skrócie, nie rozciągając specjalnie, że to jest błąd, że ten sposób walczenia, który bije się Ryan Garcia, bardzo duża szybkość zadawania ciosów, nie przejmuje się zbytnio obroną, zakładając, że przy tej szybkości ciosów, które lecą i tej liczby ciosów, które lecą w stronę rywala, to rywal nie będzie miał czasu, umiejętności czy możliwości zadania uderzenia kontrującego, bo będzie się przed tymi ciosami, które lecą od niego, czyli od Ryana Garcia, po prostu bronił. To idealnie to wszystko pasuje, gdyby nie to, kto jest po tej drugiej stronie, kto będzie po tej stronie, drugiej stronie ringu. Walka zrobiona absolutnie pod kątem Brytyjczyków. Zaczyna się u nas chyba o 4 po południu tutaj w Chicago, czy wcześniej. Zrobiona absolutnie pod angielski rynek, co jest nawiasem mówiąc ciekawe, bo biorąc pod uwagę oglądalność, zainteresowanie Ryanem Garciem, pomyślałbym, że w Stanach Zjednoczonych ta walka również będzie czymś, będzie warta. Jest to o tytuł jakiś tak zwany tymczasowy, nie ma to w tym momencie większego znaczenia, natomiast pojedynek Garcia z kimś, kto jest, no, całą swoją karierę zbudował na tym, że nie poddaje się presji, że potrafi wyczekać moment, żeby zadać ten cios, zwiastuje złe rzeczy dla Garcia. No to jest ta jedna strona medalu, natomiast ta druga strona medalu mówi, że patrząc na pojedynki Linaresa, patrząc na walkę z Wasylem Łomaczenką, widać, że to nie jest już ten pięściarz, o którym Anglicy mówili, że jest jednym z najbardziej utalentowanych, jaki kiedykolwiek wyszedł z Wielkiej Brytanii, bo takie głosy były. Daje się położyć, leżał 4 razy na deskach, wstawał i walczył dalej. Nikt nie odejmuje i absolutnie ja tego nie będę robił, serca walki Luke'owi Campbellowi. To jest gościu, który bez względu na to, co się będzie działo na ringu, będzie wychodził i będzie dalej walczył. Natomiast
ta strona pozytywna oceny zrobienia tej walki ze strony Golden Boy Promotion, bo sam Eddie Hearn przyznawał na początku, kiedy te dyskusje zaczęły się, że on nie wierzy w to, że kiedykolwiek Ryan Garcia taką walkę przyjmie. To było zaskoczenie dla wszystkich, którzy śledzili rynek pięściarski za wcześnie dla Garcia. Wiadomo, że te miliony na Instagramie ci nie pomogą, bo oni nie wyskoczą za tobą na ring, tylko będziesz tylko ty po drugiej stronie Luke Campbell. Natomiast ja tutaj powiem szczerze tak, że ja się skłaniam jednak ku tej drugiej stronie, która mówi, że to jest genialne pociągnięcie Oscara De La Hoya i wybicie Ryana Garcia, nie czekanie roku czy półtorej, żeby zajął swoją pozycję do walk o tytuł Mistrza Świata, tylko zrobienie to jedną jedyną walką z kimś, kto jest uznany. Dla mnie lewy sierp Ryana Garcia po tych wszystkich ciosach, które lecą w dalszym ciągu, jeden z najszybszych ciosów w boksie, i fakt, że Campbella można położyć na deski, tak jak mówiłem, on wstaje, ale można go położyć, wiemy jak to działa w boksie, leżysz na deski, jesteś liczony, od razu te punkciki ci automatycznie odpadają. Wszystkie informacje z obozu Ryana Garcia mówią, że fenomenalnie przygotowany, doskonale przygotowany Canelo wieszczy wygraną przed czasem. No trochę wie, ponieważ razem sparowali. Doskonała walka na początek 2021 roku. Doskonałe zestawienie stylów. Wiecie o tym, oglądając tego vloga, że w boksie nie ma niczego ważniejszego niż zestawienie stylów. Czasami są dwa takie style, że wiadomo, że nic ciekawego się tam nie będzie działo. Z drugiej strony tutaj wiadomo, jedna i druga strona wie, jeśli ten ułożony sposób boksowania Campbella przeważy nad tą energią, nad tą szybkością, nad seriami zadawanych ciosów, bo to jest podstawa walki Ryana Garcia. Podstawą walki Ryana Garcia nie jest jeden cios, tylko jest seria. Ten ostatni cios ma kończyć, ale to wszystko ma wyjść z serii. Która strona, który rodzaj boksu przeważy, to zobaczymy tutaj zwycięzcę. Bookmacherzy faworytem 2,5 do 3 do 1 jest Ryan Garcia, nie Campbell. Wydawałoby się, że powinien być Campbell, ale nie jest, jest Ryan Garcia. Ja uważam również, że jest faworytem, uważam, że wygra ten pojedynek. Ktoś powie, no przecież chyba nie postawisz, że wygra na punkt, a dlaczego nie? Właśnie postawię, że on wygra ten pojedynek na punkty, że tutaj walka będzie do ostatnich rund. Tutaj też ci, którzy w tym momencie mnie słuchają, mogą powiedzieć, jakich może być to ostatnich rund, skoro nigdy w życiu nie walczył pełnego dystansu Ryan Garcia. Jak on będzie wiedział, jak walczyć w ostatnich kilku rundach? Przekonamy się. Pamiętacie rozmowę na temat Lopez kontra Łomaczenko? Było dokładnie to samo. Przecież no nie może wygrać tego na punkty. Nigdy nie walczył tak długo. Jak będzie runda 8, 9, 10, 11, Vasyl go zabierze do szkoły. W paru rundach w końcówce Vasyl walczył dobrze, no ale Vasyl Łomaczenko to nie jest Luke Campbell. Dlatego ja uważam, że mimo wszystko na punkty, po naprawdę bardzo dobrej walce, którą się będzie bardzo dobrze oglądało, wygra ten pojedynek Ryan Garcia. Zobaczymy, czy rozpocznę ten rok, który się tak ładnie, słonecznie u mnie zaczyna od trafienia, czy nie. Jedno jest pewne i to jest chyba dla mnie zawsze było najważniejsze, kiedy z wami rozmawiam za pośrednictwem tego medium, jakim jest YouTube, było, żebyśmy coś fajnego zobaczyli. No i oczywiście na temat tego, co będzie w 2021 roku, to może jak już wrócę do domu, coś nagram, jakieś takie zestawienie walk, które chciałbym zobaczyć, ale jednocześnie zestawienie walk, które są realne, no bo ja dzielę walki zawsze te, które są w boksie, między te, które są walkami marzeń, których no, szanse są powiedzmy od skali od 1 do 10, 1, a nie 10, od super walkami, które rzeczywiście możemy zobaczyć. Pozdrawiam was serdecznie, mam nadzieję, że 2021 rok rozpoczęliście z kieliszkiem czegoś dobrego, woda mineralna. Podobnie jak ja, także trzymaneczko, na razie, słońce świeci, 2021, bawcie się dobrze i do następnego, trzymaneczko.